Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 35. sesji Rady Miejskiej w Braniewie. Witam bardzo serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam Panią Burmistrz. Witam dyrektorów, kierowników, prezesów spółek miejskich, zaproszonych gości, lokalne media, mieszkańców Braniewa. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obrady nasze są prawomocne. Na 15 radnych obecnych jest 15. Otrzymaliście Państwo zaproponowany porządek obrad. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych wnosi zastrzeżenia do programu dzisiejszej sesji? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przegłosowanie i zatwierdzenie porządku obrad. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 15 radnych głosowało za. Punkt 4. Zatwierdzenie protokołu z 34. sesji Rady Miejskiej. Protokół z sesji był wyłożony w biurze Rady. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych wnosi zastrzeżenia? Jeżeli nie, to bardzo proszę o zatwierdzenie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 34. sesji Rady Miejskiej? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 15 radnych głosowało za. Punkt 5. Sprawozdanie burmistrza miasta Braniewa z działalności między sesjami. Bardzo proszę, pani burmistrz, oddaję głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zanim przejdę do swojego sprawozdania, pragnę przywitać i przedstawić Państwu nowego dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury, panią Ewę Żuryło. Pani Ewa jednogłośnie była rekomendowana przez komisję i zwyciężyła ze wszystkimi kontrkandydatami. Pani Ewo, z tego miejsca życzymy Pani wielu owocnych sukcesów w tej pracy, dużego zaangażowania, ale przede wszystkim tego, żeby Pani się dobrze w Braniewie pracowało. I od razu Państwu powiem, że Pani Ewa zamierza zostać mieszkanką naszego miasta, także nie wszyscy wyjeżdżają, są tacy, którzy przyjeżdżają do miasta. A teraz przejdę do sprawozdania. W okresie od 2 sierpnia do 13 września z zakresu spraw inwestycyjnych i promocyjnych zakończone zostały prace dotyczące wykonania placu zabaw przy żłobku zlokalizowanym na ulicy Sucharskiego w Braniewie. Plac zabaw przystosowany jest do użytkowania przez dzieci w wieku do lat 3. Wykonawcą robót była firma Jakbut z Braniewa. Odbiór końcowy miał miejsce 24 sierpnia. Wartość wykonanych prac to 85 tysięcy złotych. Zakończone zostały prace dotyczące utwardzenia placu przy żłobku miejskim z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. Tu również wykonawcą była firma Jakbut. Odbiór końcowy miał miejsce 24 sierpnia. Wartość wykonanych prac 70 tysięcy złotych. Zakończone zostały także prace dotyczące robót remontowych wewnątrz budynku żłobka przy ulicy Sucharskiego. Roboty polegały na wykonaniu posadzek z płytek ceramicznych w holu, na parterze, piętrze budynku, łącznie z malowaniem ścian i sufitów. Odbiór końcowy miał miejsce 29 sierpnia. Wartość wykonanych prac to 33,5 tysiąca złotych. Otrzymaliśmy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zezwalające na niszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu wychowu młodych oraz na niszczenie gniazd ptaków i nietoperzy na budynkach objętych projektem termomodernizacji oraz dla wieży bramnej Zamku Biskupiego. We wrześniu i październiku bieżącego roku zobowiązani jesteśmy przeprowadzić niszczenie gniazd pod nadzorem przyrodniczym, natomiast do końca lutego 2018 roku należy zabezpieczyć wszystkie otwory i szczeliny w budynkach, aby nie dopuścić do zasiedlenia przez ptaki. Pod takimi warunkami możliwe będzie prowadzenie robót budowlanych na tych budynkach w sezonie lęgowym. Trwa realizacja zadania budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej w Braniewie. Wykonawcą robót jest firma Wodociągi Miejskie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość umowna realizacji tego zadania to 294 822 zł. Umowny termin zakończenia prac 30 września bieżącego roku. Zakończone zostały prace dotyczące modernizacji zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie. Wykonawcą robót była firma Bob z Lipowiny. Odbiór końcowy miał miejsce 14 sierpnia. Wartość wykonanych prac to 64 320 zł. Zadanie zrealizowane
zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego. Zakończone zostało postępowanie projektowe dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej miasta, teren Miejskiego Ośrodka Sportu. W dniu 8 września uzyskaliśmy pozwolenie na budowę obiektów sportowych na stadionie MOS oraz boiska przy ulicy Łąkowej w Braniewie. Posiadamy również pozwolenia na budowę dla pozostałych obszarów, to jest terenu ZOO, terenu byłej stadniny koni oraz terenu boiska na ulicy Armii Krajowej. Wykonana została aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dotyczącego remontu wieżyczek w budynku Urzędu Miasta. Przygotowujemy kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego. Planujemy, aby roboty prowadzone były w latach 2017 i 2018. Prowadzone są bieżące kontrole oświetlenia w mieście. Współpracujemy z Energą w kierunku poprawy doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych w obrębie ulic Kościuszki, Królewieckiej, Sikorskiego, Moniuszki, Zielonej, Wiejskiej i Konarskiego. Prowadzone są bieżące kontrole nad drożnością sieci burzowej w mieście. Wykonano remont kraty burzowej przy skrzyżowaniu ulicy Trauguta z Żeromskiego. Zainstalowano kratę burzową odwadniającą teren przy ulicy Wileńskiej 23. Współpracujemy z wodociągami miejskimi w kierunku opracowania sposobu naprawy i oszacowania kosztów instalacji burzowej w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Rzemieślniczej w obszarze Placu Strażackiego oraz ulicy Moniuszki przy byłym Stadzie Ogierów. Przekazano plac budowy firmie Instalatorstwo Elektryczne w związku z realizacją budowy kablowej sieci oświetlenia drogowego ulicy Królewieckiej w Braniewie o długości 1136 metrów bieżących na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do przejazdu kolejowego w kierunku miejscowości Młoteczno. Termin wykonania prac 21 października 2017, koszt inwestycji 190 880 zł. Opracowano projekt zmiany organizacji ruchu w obrębie ulic PCK i Placu Grunwaldu, przeniesienie przystanku autobusowego. Wykonano utwardzenie terenu przy garażach na ulicy Armii Krajowej, garaże i wjazd do szkoły od ulicy Ogrodowej. Przeprowadzono prace remontowe na terenie targowiska miejskiego, wykonano remont stołów handlowych, oczyszczono i naprawiono rynny, przeprowadzono równanie dróg gruntowych ulicy Łąkowej i Wspólnej, wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze łączącej ulicę Moniuszki z zapleczem Szkoły Podstawowej nr 5 w kierunku kładki nad torami. Trwają prace przygotowujące do udziału w dożynkach powiatowych, które odbędą się 17 września w Pieniężnie. Trwają prace przygotowujące do obchodów Sylwestra Miejskiego. Udzieliłam honorowego patronatu w związku z organizowaną imprezą pod nazwą Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa Z Nami Bezpieczniej, Rodzina i Szkoła wobec Zagrożeń Cyberprzestrzeni Światów Wirtualnych, zaplanowaną na 18 i 19 września. Zakończono przyjmowanie ofert na zadania własne miasta pod nazwą Popularyzacja i Upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym. Podpisałam umowę ze Stowarzyszeniem Braniewskich Modelarzy Specmodel. Zgłoszono drużynę Urzędu Miasta w Braniewie do udziału w pierwszych samorządowych mistrzostwach strzeleckich o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Udzielono wsparcia finansowego grupy pielgrzymkowej z miasta Braniewa. Odbyło się kolejne spotkanie zespołu do spraw przeciwstawienia się hejtowi. Uruchomiliśmy procedurę nadania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski dla pana Tadeusza Piwowarczyka. Odbyłam spotkanie z mieszkańcami na terenie Placu Zabaw przy ulicy 700. Trwają prace z zakresu ochrony środowiska. Trwają prace nad zorganizowaniem akcji sprzątania świata. Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w najbliższy piątek o godzinie 9:00. Spotykamy się na placu przed BCK. Przyjęto i zweryfikowano pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 107 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacje o zebranych odpadach komunalnych od operatora zajmującego się odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Braniewa oraz sprawozdania za drugi kwartał 2017 roku podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie miasta Braniewa. Zlecono uprzątnięcie dzikich wysypisk z terenu miasta. Z zakresu oświaty naliczono i przekazano dotacje oświatowym placówkom niepublicznym. Sporządzono wniosek do wojewody na środki w ramach programu Wyprawka Szkolna. Kwota dotacji około 9 tysięcy złotych. Dokonano weryfikacji wniosków szkół na darmowe podręczniki dla uczniów na kwotę 240 tysięcy złotych. Przeprowadzono procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dla dwóch nauczycieli. Złożono wnioski dla szkół w ramach rządowego programu Aktywna Tablica. Planowana kwota dotacji 28 tysięcy złotych. Pracownicy oświaty wzięli udział w kolejnej edycji szkolenia w zakresie doskonalenia zarządzania w oświacie. W tym też celu przygotowywane jest spotkanie w dniu 26 września o godzinie 16:30 w BCK w Braniewie. Zaproszenie przesyłamy do Komisji Oświaty, pana przewodniczącego, rad pedagogicznych, rodziców, uczniów. Zapraszam też wszystkich chętnych Państwa
Temat spotkania: wdrażanie zmian w systemie oświaty. Odbyła się narada z dyrektorami placówek oświatowych poświęcona planom pracy na rok szkolny 2017-18. Na naradzie omówiono również sprawy finansowania szkół i przedszkoli. Uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie w zakresie oceny funkcjonowania szkoły w kontekście pracy dyrektora w nawiązaniu do skarg rozpatrywanych przez Radę Miejską. W wyniku krótkiej dyskusji Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 6 nie przyjęła w tym zakresie żadnych wniosków i stanowisk. Z zakresu spraw społecznych i obronnych w dniach 1 sierpnia i 1 września miasto uczestniczyło w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W ramach treningu przeprowadzona została głośna próba syren alarmowych. Uruchomionych zostało 5 syren alarmowych. Opracowana została nowa dokumentacja dotycząca funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Braniewa. Ewakuacja drugiego stopnia, to jest na wypadek wystąpienia masowego zagrożenia, działania formacji obrony cywilnej. Przeprowadzono aktualizację dokumentacji planu operacyjnego ochrony przed powodzią miasta Braniewa, planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta Braniewa. Rozpoczęto przygotowania planistyczne i organizacyjne dla potrzeb udziału struktur obronnych i obrony cywilnej miasta Braniewa do wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem Kopernik 2017. Zgodnie z kalendarzowym planem szkolenia obronnego miasta, ćwiczenie odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 roku. Organizatorem ćwiczenia jest wojewoda warmińsko-mazurski, wykonawcami starosta powiatu, wójtowie, burmistrzowie, kierownicy zakładów pracy, jednostki policji, straży pożarnej, OSP, służby zdrowia, właściciele, administratorzy dóbr kultury oraz inni według założeń organizatora do ćwiczenia. W zakresie zadań realizowanych przez operatorów monitoringu miejskiego ujawnionych zostało 11 zdarzeń o różnym charakterze. Dotyczyły one w większości nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach profilaktyki przeprowadzono dla dzieci i młodzieży cykl warsztatów o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej. Zorganizowano festyn profilaktyczny Wakacyjna Akademia Umiejętności 2017 dla mieszkańców miasta. Wydano 3 zezwolenia jednorazowe i 6 zezwoleń stałych na handel napojami alkoholowymi. Zakończono procedurę pobierania drugiej raty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzone są stałe działania: pomoc prawna, psychologiczna, zajęcia edukacyjno-motywacyjne, spotkania grup AA i Al-Anon. Wydano jedno zezwolenie na prowadzenie całodobowej działalności handlowej, wydano jedno zaświadczenie ze zbioru danych ewidencji działalności gospodarczej, przyjęto, przekształcono i wysłano 66 wniosków do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w formie papierowej, elektronicznej. W zakresie obsługi strefy płatnego parkowania wydano 9 identyfikatorów postojowych mieszkańca, sprzedano 4 abonamenty postojowe, podjęto 86 interwencji czynności w celu wyegzekwowania od kierowców opłaty za stwierdzony brak opłaty parkingowej. W miesiącach maj-sierpień wpływy z tytułu strefy płatnego parkowania wyniosły 9371 zł, średnio około 2,5 tysiąca zł miesięcznie. Z zakresu spraw dotyczących mienia komunalnego podjęłam decyzję w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Barzyńskiego o powierzchni 0,0476 hektara pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz na sprzedaż 5 działek położonych przy ulicy Stewczyka pod zabudową garażową. Przetargi odbędą się 22 września. Wyraziłam zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszki 100H oraz lokalu, przepraszam, położonego oraz lokalu położonego w budynku przy ulicy Kościuszki 100G na rzecz ich najemców oraz wydałam zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dotyczące powyższych nieruchomości. Wydałam zarządzenie w sprawie komunalizacji działki położonej przy ulicy 9 Maja. Po przejęciu działki na mienie gminy planowane jest tam wybudowanie parkingu. Podjęłam decyzję w sprawie sprzedaży działki położonej przy ulicy 9 Maja. Działka numer 152/2 o powierzchni 0,139 hektara przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Zlecono wycenę działki. Wydałam zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. W oparciu o zarządzenie zostaną zawarte 4 umowy dzierżawy. Wydałam zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dotyczy ono nieruchomości położonej przy ulicy Kajki, sprzedawanej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości do niej przyległej. Wydałam zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Dotyczy to działki numer 252/8 obręb 6 położonej przy ulicy Matejki. Działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalno-usługową.
Użyczane są grunty pod docieplenie budynków wspólnot mieszkaniowych, które mają sprzedany budynek po obrysie bez gruntów przyległych. Umowy są zawierane na 10 lat. Wydałam 3 zarządzenia w sprawie ustanowienia służebności na rzecz energiioperator w związku z umieszczeniem kabli energetycznych na gruntach gminy. Ustanowienie służebności następuje odpłatnie. Wydałam zarządzenie w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gminy służebnością przesyłu na rzecz wodociągów miejskich. Obciążana działka przeznaczona jest do sprzedaży. Ustanowienie służebności ma na celu zabezpieczenie interesów spółki gminnej. Wydałam zarządzenie w sprawie ustalenia jednego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego gruntu. Dotyczy ono nieruchomości położonej przy ulicy Morskiej 26. Rozpatrzyłam 2 prośby w sprawie spłaty zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz dzierżawy w związku z trudną sytuacją materialną wnioskodawców. Wydałam 3 zarządzenia w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Jeden lokal sprzedawany jest jeszcze na starych zasadach z 85% bonifikatą. 4 lokale sprzedawane będą już na nowych zasadach zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 marca. Przygotowano 43 umowy dzierżawy. W związku z realizacją projektu Dobre Konsultacje, Dobry Plan, związanego z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego kompleks dawnej stadniny koni, przeprowadzono szereg procesów konsultacyjnych, między innymi badanie fokusowe, wywiady indywidualne, spacer badawczy, spotkanie konsultacyjne. Podpisano 6 aktów notarialnych, 2 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, 5 w sprawie sprzedaży nieruchomości na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Kwota, która wpłynie do budżetu z tego tytułu, to 68 576 zł. Wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy, 21 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i 4 postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z przepisami odrębnymi. Podjęłam decyzję w sprawie ogłoszenia 5 przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Mielczarskiego o powierzchni 0,0913 hektara, działka numer 419/3, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Z zakresu spraw finansowych przedstawiono Radzie, odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej w tym temacie i przesłano do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie następujące sprawozdania. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku, informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Braniewa na lata 2017-2022 za pierwsze półrocze 2017 roku. Jednocześnie rekomenduję Wysokiej Radzie projekty uchwał, które przedłożyłam na dzisiejsze posiedzenie i w chwili obecnej poproszę prezesa wodociągów, pana Bartłomieja Fitę, o wyjaśnienie wątpliwości związanych z nowym prawem wodnym. Szanowna Rado, Szanowna Pani Burmistrz, w nawiązaniu do pytania Pana Radnego Cygana chciałbym kilka słów wyjaśnienia dotyczące nowego prawa wodnego. Ustawa z 20 lipca 2017 roku wprowadza kategorię opłat jako opłaty za usługi wodne. Opłaty te w myśl nowej ustawy będą się dzieliły na opłaty stałe i na opłaty zmienne. Opłaty zmienne zastąpią poprzednie opłaty środowiskowe i będą dotyczyły opłata za pobór wód podziemnych. Minister w tej chwili podał maksymalne stawki tej opłaty i jest zapewnienie ministerstwa, iż opłaty zmienne będą niezmienne przez 2 kolejne lata, czyli do roku 2018 i 2019 roku. Czyli można domniemać, że w tej kwestii nic się nie zmieni przez kolejne 2 lata. Następnie wprowadzona jest nowa opłata stała. Opłata stała jest za wprowadzenie ścieków do wód i jest to nowy element w taryfie i należy wprowadzić tą opłatę w taryfę. Obowiązywać będzie ona od 1 stycznia 2018 roku, jednakże minister mówi, iż dopiero w trakcie trwania taryfy, a nasza taryfa trwa od 1 lipca do 1 lipca 2018 roku, nie będziemy
musieli wprowadzać tej nowej opłaty stałej. Czyli nowa opłata stała będzie wprowadzona w taryfę od 1 lipca 2018 roku. Na dzień dzisiejszy, wedle moich wyliczeń, jest to około 8 groszy do metra sześciennego za wodę i za ścieki. Czyli my tą opłatę będziemy przekazywali do przedsiębiorstwa Wody Polskie, że tak powiem, będziemy przekaźnikami tej opłaty stałe. Opłaty zmienne, minister twierdzi, że nie będą wzrastały w roku 2018 i 2019. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytania do sprawozdania pani burmistrz? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do punktu 6. Interpelacje i zapytania. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych ma pytanie? Bardzo proszę, radny Cygan. Ja pani burmistrz chciałem poruszyć pewien temat, który w sumie liczyłem, że on pojawi się w pani sprawozdaniu wcześniejszym czy sesji czerwcowej, ale mówię, ten temat się nie pojawiał. Ja czekałem na rozwój sytuacji, wiele osób zainteresowanych też czekała, jednakże tutaj sytuacja nadal jest w punkcie patowym. Chodzi mianowicie o basen, naukę pływania na basenie u jednego z instruktorów. Problem pojawił się około maja, dla osób oczywiście, które nie wiedzą, w maju tego roku, w czerwcu, znaczna grupa mieszkańców została jakby pozbawiona możliwości nauki pływania u jednego ze swoich instruktorów, który prowadził tam swoją działalność gospodarczą. Gdzieś na początku wszystko jakby szło zgodnie z procedurą i ta grupa i spotkała się z panią burmistrz na spotkaniu koło szkoły podstawowej numer 5. To było była petycja, gdzie kilkadziesiąt osób się podpisało odnośnie prośby wyjaśnienia tej sytuacji, ażeby te osoby mogły korzystać z basen u konkretnego tego instruktora. Pani burmistrz obiecała, że ta sprawa zostanie szybko załatwiona. Ja sam byłem na tym spotkaniu czerwcowym. Miało dojść do takiego rzeczowego spotkania między właśnie panem tym instruktorem, między panem dyrektorem basenu, z pani udziałem. Na tym spotkaniu praktycznie wszystkie zasady miały zostać ustalone odnośnie korzystania z tego basenu. To jest w ramach jakby pani obecności, tutaj była pani sekretarz. Przewodniczący Komisji Sportu też był jak najbardziej na bieżąco, cały czas był w kontakcie z tą grupą, rozmawiał z panem dyrektorem i z tym panem instruktorem. Specjalnie nie będę mówił nazwiska, bo to już nie o to chodzi. No ale to spotkanie, do którego doszło między panią sekretarz, panem dyrektorem i panem instruktorem, no efekt przyniosło zgoła odmienny. Nagle ten pan, który naprawdę w Raniewie się cieszy, ci co go znają, to wiedzą, nieposzlakowaną opinią, jest bardzo szanowany w różnych środowiskach, osoba naprawdę kulturalna, nie mająca jakichś tam zatargów ze społeczeństwem. Po tym spotkaniu stał się osobą niemile widzianą na nietce basenu. Doszły mnie słuchy, że jakby nie miał prawa wejść na nieckę. Pan dyrektor od razu odmówił jakiekolwiek rozmowy z racji toczącej się sprawy w sądzie. A najbardziej kuriozalne jest to, że pan dyrektor stwierdził, że wpuści tą osobę na basen, jeżeli przegra sprawę w sądzie. No, co mają te dwie sprawy? Sprawa pracy, zwolnienia z pracy, a co innego dodatkowe działalności gospodarcze. No, dwie całkowicie odmienne sprawy. Nie może być takiej zasady, że dyrektor nie pozwoli, bo co? To nie jest jakby basen pana dyrektora. Na komisji nam przedstawiono przebieg z tego spotkania, tak, że niby pan instruktor przedstawił jakieś wybudowane warunki odnośnie ilości torów, odnośnie konkretnych godzin, konkretnych pieniędzy. Ja miałem okazję porozmawiać z tym panem, rozmawialiśmy dobre dwie godziny, on mi przedstawił swój przebieg jakby tego spotkania, gdzie nie doszło w ogóle do umowy żadnych, do omawiania żadnych warunków
korzystania z torów. Pan lektor konkretnie stwierdził, że nie pozwoli korzystać z racji toczącej sprawy w sądzie, dopiero po wyroku sądowym wpuści albo nie wpuści tego pana na basen. To dla mnie jest naprawdę nie do pomyślenia. Oczywiście sprawy personalne to jest jedna rzecz, a tak naprawdę chodzi tutaj o pieniądze. Pan dyrektor w kuluarach powiedział, że to jest mała grupa osób, małe pieniądze i no nie ma o czym gadać, tak? Ten pan nie będzie uczył, bo są inni instruktorzy. No ma prawo tak oczywiście uważać, ale jeżeli mówimy o pieniążkach, to ja oczywiście pozwolę się przygotować i te pieniądze mam podane, o jakich pieniądzach mówimy. Tak w skrócie, że też państwu czasu nie zabierać. Październik 2013 do czerwiec 2014 korzystało u tego pana, to są dane tylko tego pana jednego, korzystało miesięcznie od 24 do 57 osób. Wpłaty od tego pana to jest 27 tysięcy. To jest na rzecz naszego basenu. Od września 2014 do lipiec 2015 korzystało od 14 do 42 osób miesięcznie. Wpłata 43 tysiące. Wrzesień 2015, lipiec 2016. Korzystało od 9 do 79 osób miesięcznie. To nie jest mała grupa osób. Wpłata 50 200 zł. We wrześniu 2016 doszło do dużych zmian na basenie. Dyrektor bez uzgodnienia z osobami, które korzystały z nauki pływania, z instruktorami, obniża stawki dla instruktorów i za zajęcia indywidualne i grupowe, zabrania korzystać z karnetów, których mogli wszyscy wcześniej korzystać i z tego, co się orientuje, część osób ma karnety, gdzie mają po 800-900 zł na karnecie. Nie korzystają z basenu, bo chcieli się tylko uczyć pływać i te karnety po prostu mają taką wartość i leżą u nich, leżą w domu. Od listopada do 2000, listopada 16 do kwietnia 2017 w racji tych zmian wysokości stawek już płynęło dużo mniej pieniędzy, 17,5 tysiąca. Ten pan zakłada własną działalność gospodarczą, idzie do hotelu Warmia i nagle się pojawia dziwny zakaz konkurencyjności. Nie może uczyć u nas i zabraniają mu uczyć w innym hotelu. Więc jakoś się dogadali, stawki były ustalone, wszyscy sobie korzystali, tam było około 25 zł od osoby dla basenu. 25 zł od lekcji dla basenu wpływało do naszego basenu. I z nauki pływania z tej działalności gospodarczej jeszcze w tym okresie do czerwca 2017 wpłynęło 12,5 tysiąca złotych. Jeżeli chodzi o finanse, część z państwa pewnie już to widziało, rozliczenie finansowe basenu za 2016 rok. Tutaj pozwolę się tylko ściągnąć. Bilety basenowe, czyli to, na czym basen zarabia, jest 580 tysięcy. A kursy nauki pływania to jest 59 tysięcy. To jest 10% dochodu ze sprzedaży usług. Według pana dyrektora to jest mała grupa. No 10%, tak? To są naprawdę ogromne pieniądze, z czego z tych 60 tysięcy sobie pozwoliłem wyliczyć, 34 tysiące wpłynęło tylko od tego jednego instruktora. Od tego jednego, czyli ponad połowa, plus jeszcze ta działalność gospodarcza, czyli mam 34, no jeszcze dobre około 6 tysięcy. 40 tysięcy tylko od jednego instruktora. My pozwalamy, żeby taka osoba jakby nie pracowała na basenie. Dotujemy basen 1 100 000 zł. I tutaj też tu już pytanie, mam nadzieję, że pan skarbnik mi wyjaśni. 1 100 000 zł, rozliczenie finansowe, wszelkie formy sprzedaży biletów 32,8%. A dotacja nasza 62%. Tak jest wpisane w rozliczeniu. Wszyscy dobrze wiemy, miało być pół na pół. Ja wiem, że to jest dotacja przedmiotowa i podmiotowa, no ale dobrze wszyscy pamiętamy końcówkę tamtego roku, gdzie braki pieniężne z 2015 przenosiliśmy na 2016. Teraz zrobimy to samo. Braki w kasie basenu przeniesiemy na 2017. No, to jest troszeczkę, powiem szczerze, fikcja w tej księgowości. Kreatywna księgowość, jak to już ładnie usłyszałem. I gwarantuję państwu, że tak będzie w grudniu. Będziemy przenosić braki na 2017 rok. A pan dyrektor sobie pozwala na to, ażeby pieniądze takie, kilkadziesiąt tysięcy rocznie, odpływało, nie wiem z jakiego powodu. Czy to chodzi o sprawy personalne i tak dalej, czy jakkolwiek. To już jakby nie mi to oceniać, tak? Pan lektor
poprzez swoje decyzje doprowadzi do tego, że kilkadziesiąt osób pisze petycje. Te osoby są skore, odchodzą z basenu, odchodzą z nauki pływania, do innego sportu nie pójdą, pójdą do konkurencji, w ogóle rezygnują z korzystania z naszego basenu przez, nie wiem, przez co. I my na to pozwalamy. Od czerwca, czy od maja sprawa jest nierozwiązana. Pan dyrektor ma zadanie jasne. Ma dbać o dbałość finansową swojego podmiotu. Ale no, w ten sposób to jest dla mnie czysta niegospodarność, działanie na szkodę basenu, jeżeli pozwalamy, żeby takie pieniądze do kasy basenu nie wpływały, bo one wpłyną, tylko wpłyną gdzie indziej. Sprawy personalne niech się toczą oczywiście oddzielnie, ale działalność gospodarcza, która była wcześniej podpisana, był wynajem toru za konkretne stawki, wszystko fajnie funkcjonowało. Zadowoleni byli mieszkańcy, którzy korzystali z nauki pływania, zadowoleni był basen, bo wpływały pieniądze, no ale coś tam się stało, że nie. Ten pan, pan X nie może uczyć, bo to jest on, tylko chodzi o niego. Bo tych instruktorów jest dużo, ale te osoby chcą tego instruktora. Jeżeli ktoś z Państwa idzie się czegoś uczyć, to nie idzie do pierwszego z brzegu, tylko ma kogoś zaufanego. Ktoś idzie na kurs nauki jazdy, na jakiś kurs, jakikolwiek. Idziemy do sprawdzonej osoby, która nas poprowadzi. Skoro te osoby chcą, kilkadziesiąt osób dorosłych, ich dzieci również, mówię naprawdę o sporych pieniążkach, a my tego nie potrafimy zakończyć. Ten basen, to jeszcze pamiętam, to nie jest basen pana dyrektora, nie mój, to jest basen mieszkańców, dla mieszkańców i to oni mają korzystać. Mamy doprowadzić do tego, żeby te osoby wróciły jak najszybciej na basen, bo osoby, które nie pływały przez 40 lat, one się nauczyły pływać. Mam takie informacje, kto nigdy w życiu nie miał pływać, poszedł w wieku lat 40-50 na basen i się nauczył pływać u tej właśnie osoby. Więc to trzeba docenić i docenić tego pana instruktora, żeby mógł wrócić na basen jako nauka pływania. Nie mówię oczywiście o jego przywróceniu do pracy. Mówi o kursie nauki pływania na zasadach, jakie były, tak? Wynajem toru, działalność gospodarcza. Pani burmistrz obiecała w czerwcu, że tą sprawę rozwiąże. No i ja mam nadzieję, że pani burmistrz skończy. No szkoda, że nie ma pan dyrektora, pewnie by się z chęcią do tego odniósł, też by się z chęcią z nim podyskutował. No ale no pani burmistrz tutaj ma pieczę nad nim i mam nadzieję, że pani burmistrz skończy. Bo to emocje były na wielu spotkaniach i u pana dyrektora też było emocjonalnie w gabinecie. No ale tu nie chodzi o emocje, tylko chodzi o tych ludzi, żeby oni wrócili. No i bądźmy szczerzy, no chodzi też o pieniądze, no bądźmy szczerzy. Dotujemy, dotacja przedmiotowa i podmiotowa 62%, coś tu nie gra. A to są spore pieniądze. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Jotko. Ja jako przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji wielokrotnie rozmawiałem z tym instruktorem, tutaj jak radny Cygan powiedział, nazwijmy to X, żeby nie padało nazwisko. I rozmawiałem również z dyrektorem basenu. Sytuacja wydaje się totalnie patowa i ja na dzień dzisiejszy tutaj na niwie dyrektor przedsiębiorca, tak? Bo chodzi o to, że tutaj ten instruktor prowadzi działalność gospodarczą, nie widzę szansy porozumienia na tej niwie i wydaje mi się, że porozumienie musi tutaj, no jest w rękach tutaj zwierzchnika pana dyrektora, czyli pani burmistrz, trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, bo tak jak radny Cygan powiedział, niedopuszczalną rzeczą jest to, że tracimy realne pieniądze, które tutaj są udokumentowane i należałoby się zastanowić, dlaczego dyrektor tak działa. Nie chcę tego nazywać na szkodę firmy, ale jeżeli pieniądze przychodzą nam koło, mówiąc kolokwialnie, koło nosa, no to należałoby wyciągnąć jakieś wnioski i no poszukać takiego rozwiązania, żeby te pieniądze nie uciekały z naszej jednostki. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Żembrowski. Mam pytanie. Czy w naszych szkołach są przydzielane godziny darmowe do odpracowania nauczycielom? Bo do tej pory, z tego co pamiętam, były 2 godziny, ale miano się z tego wycofać. Czy są placówki, w których te godziny są zlecane i w jakich ilościach? Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Falkowski, Szpigiel i jeszcze raz. Ja krótko, no szkoda, że dziś nie ma pana dyrektora basenu, bo może by się odniósł, ale nie wiem, pani burmistrz też ma chyba jakieś stanowisko w tej sprawie, to może pani burmistrz, nie wiem, rozmawiała na pewno pani z panem dyrektorem basenu i przekaże nam
jakie jest ostateczne stanowisko, czy nieostateczne, czego pan dyrektor oczekuje, o co, szczerze powiedziawszy, chodzi, żeby konflikty nie przynosiły szkody instytucji i przede wszystkim młodzieży. Dziękuję. Sytuacja co najmniej taka dość kuriozalna, to wraca znowu do nas sytuacja taka, jak była z jednym z dyrektorów naszych szkół. No to jest sytuacja absolutnie w roli pani burmistrz. Ja żałuję bardzo, że gdzieś tak pani burmistrz trochę opadło tej bojowości. Na początku miała pani trochę więcej tej werwy, potrafiła pani, jak zaczynaliśmy tutaj wspólnie razem naszą kadencję, steroryzować pół rady, aż tutaj listy musiały być otwarte, jakieś czytane. A dzisiaj, no co są to pani podwładni. No dziwię się, że nie jest pani w stanie no, wywołać u nich odpowiednich postaw, naprawdę. No jeżeli była pani zaangażowana w tą sytuację, widziała pani petycję, jeśli choćby było dwóch mieszkańców, którym się to nie podoba i ma instruktor wrócić, no to dla mnie chyba jest to oczywiste, że jeżeli jest to w pani gestii, no to po prostu dyrektor musi się, no niestety, nagiąć do pani woli. No tak to jest, tak to już jest. On jest pani podwładnym. Jak dla mnie sytuacja prosta, to nie powinno być roztrząsane, marnujemy czas. Jest to w kwestii pani burmistrz, tak samo jak za moment będziemy w punkcie 16 z panem dyrektorem jednej ze szkół. Dziękuję. Radny Cygan w kwestii... Skończę tylko basem, bo o jednym wątku zapomniałem. Pół sekundy mojej rozmowy. Ale warunek jest taki, że to jest pół sekundy, bo ten wątek basenu tak, naprawdę był bardzo rozbudowany. Pan przewodniczący zabiera mi czas. Jest pan dyrektor, jest... Myślę, że tutaj pani burmistrz też do tego tematu się odniesie i wtedy będziemy dyskutować. Bardzo proszę. Jeszcze odnośnie tego spotkania, gdzie rzekomo spadły niby warunki, które sobie zażyczył pan instruktor, warunki korzystania z basenu. Ja widziałem tę umowę. Wszystkie tabelki były puste. Nie było wpisanych żadnej ilości, żadnej liczby, z żadnej godziny. To miało być uzupełnione przez pana dyrektora, a nie, że to narzucił pan instruktor. Wszystkie tabelki były puste. Ilość torów, godziny, ilość osób, ceny. Nic nie było wypełnione. To było w gestii pana dyrektora basenu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy państwo radni macie jeszcze pytania do pani burmistrz? Jeżeli nie, to oddaję głos pani burmistrz. Czy w tej... Panie przewodniczący, zgodnie z planem, który dostałam, odpowiem na pytania w odpowiednim momencie, jeżeli pan pozwoli. Oczywiście ma pani takie prawo, także w punkcie 17. Przechodzimy do punktu 7. Przyjęcie deklaracji w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanej reorganizacji zakładu karnego w Braniewie. Bardzo proszę pani burmistrz o przedstawienie nam tego tematu. Szanowni państwo, 18 sierpnia tego roku zwrócił się do nas niezależny samorządny związek zawodowy funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, zarząd terenowy w Braniewie, z informacją, jakoby zakład karny w Braniewie miał być przekształcony w zakład, oddział zewnętrzny aresztu śledczego w Elblągu. Z czym to się wiąże? Oczywiście wiąże się to z utratą miejsc pracy, z utratą funkcji i przede wszystkim z całą reorganizacją. Pragniemy zastopować tę reorganizację, pragniemy zwrócić się zarówno do ministerstwa, jak i do posłów naszej ziemi z prośbą o interwencję w tej sprawie. Dlatego przygotowaliśmy deklarację i zachęcam państwa do zagłosowania za przyjęciem tej deklaracji, aby Braniewo nadal pozostało miejscem, w którym to więzienie jest, w którym ten zakład pracy, który zatrudnia ponad 100 osób, nadal funkcjonował. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa o opinię komisji w sprawie tej deklaracji. Komisja pozytywnie odniosła się do tej deklaracji. Dziękuję. Przejdziemy w takim razie do... I można? Bardzo proszę. A, przepraszam najmocniej, jeżeli ktoś z państwa chce ja zabrać... Ja mam takie, nie wiem, może pytanie retoryczne, bo może wszyscy wiedzą, ja nie wiem. A czy do powiatu też tak? Bo trzeba działać z wielu kierunków, wtedy będzie efekt większy. Natomiast jak my sami, to może wiadomo. Dziękuję bardzo.
Z tego, co wiem, to na ostatniej sesji Rady Powiatu taka deklaracja została też podjęta. W takim razie przechodzimy do głosowania tej deklaracji. Kto, czy Państwo sobie życzycie, żebym odczytywał treść tej deklaracji? W takim razie przechodzimy do głosowania. Deklaracja Rady Miejskiej Braniewie z dnia dzisiejszego w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanej reorganizacji zakładu karnego w Braniewie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej deklaracji? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem deklaracji. Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miasta Braniewa na lata 2017-2025. Bardzo proszę pana Janusza Nogala o przedstawienie tematu i wstęp do dyskusji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, przedkładamy projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miasta Braniewa na lata 2017-2025. Rekomendujemy oczywiście Szanownej Radzie podjęcie tej uchwały. Sprawozdawcą zaś z programu opracowanego będzie pan Piotr Kubisiak z firmy, która nam ten program opracowywała, firmy Future Green Investment spółka SA z Krakowa. Dzień dobry. Chciałem wszystkich Państwa powitać. Ja tutaj w skrócie opowiem, czy plan gospodarki emisyjnej. Przepraszam, że tutaj tyłem, niestety muszę się wspomóc prezentacją, dlatego też no, tak tutaj się organizował. I czym jest w ogóle plan gospodarki emisyjnej? Plan gospodarki emisyjnej jest programem tak naprawdę, który w praktyce pozwala na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, głównie tutaj funduszy europejskich, na działania związane no, z poprawą efektywności energetycznej. A skąd w ogóle taki program jest? A mianowicie jest stąd, gdyż tutaj postanowienia no, wyższego szczebla prawa Unii Europejskiej związanego z tymi podpisanymi przez Polskę deklaracjami o zwiększeniu właśnie efektywności energetycznej, zwiększeniu udziału energii odnawialnej oraz właśnie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla powoduje no właśnie tego typu działania, oczywiście z korzyścią dla gmin, gdyż tak jak już wspomniałem, gminy mogą pozyskiwać dotacje. Czym jest w ogóle niska emisja? W skrócie jest to emisja generalnie komunalna związana z ogrzewaniem czy też zanieczyszczeniami, przepraszam, komunikacyjnymi. I najważniejsze tutaj myślę dla zgromadzonych, jakie działania będą prowadzone tutaj w skrócie oczywiście, jakie koszty tych przedsięwzięć. Tutaj zostały podane koszty całkowite, natomiast finansowanie to zewnętrzne jest do maksymalnie 85%. Gmina może tutaj, gmina wkładu własnego no z reguły dodaje 15%, dlatego też no te koszty oczywiście finalne się zmniejszają. A jako pierwsze przedsięwzięcie to poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację będących w zasobach wodociągów miejskich. Szacunkowy koszt to prawie 1 000 000 zł. Następnie modernizacja, rozbudowa infrastruktury technicznej, również przedsięwzięcie realizowane przez wodociągi miejskie. Szacunkowe koszty jeszcze nie zostały tutaj wskazane, jak jest napisane, według dostępnych środków. Następne przedsięwzięcie to termomodernizacja budynku przy ulicy Rzemieślniczej 1 i tutaj już podmiot realizujący to gmina miasta Braniewa. Czwarte przedsięwzięcie, termomodernizacja budynku Plac Wolności 12.
termomodernizacja budynku ulicza Mielczarskiego 35. Tutaj podmiotem realizującym jest Gmina Miasta Braniewa przy współpracy z administracją budynków komunalnych. Następne przedsięwzięcie jest to termomodernizacja budynku przy ulicy Lisiej 1. Podmiotem realizującym jest Gmina Braniewo. Montaż kolektorów słonecznych ulica Błotna 5 do 17. Tutaj również podmiotem realizującym jest Gmina Miasta Braniewa. Następne przedsięwzięcie, termomodernizacja nieruchomości przy ulicy 9 Maja 55. I tutaj już też chyba już wszystkie pozostałe będą przedsięwzięcia realizowane przez gminę. Następnie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Rzeczpospolitej Polskiej w Braniewie. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 przy ulicy Konarskiego. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Konarskiego. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 Szkoły Podstawowej nr 5 sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Moniuszki. Wykonanie oświetlenia przy ulicy Królewickiej w Braniewie. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, tutaj podmiot realizujący to mieszkańcy. I dodatkowe przedsięwzięcia, tutaj też związane z wymogami, z tymi powiedzmy, no generalnie z wymogami, które dyktują te rozporządzenia formalne i tutaj te dodatkowe działania, to działania edukacyjne dla mieszkańców gminy, planowanie przestrzenne, czyli te wszystkie przedsięwzięcia muszą nawiązywać do już obowiązujących dokumentów. Kolejnie wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie, tak zwanych zielonych zamówień publicznych oraz realizacja działań naprawczych zapisanych właśnie w tym dokumencie. I jeżeli chodzi o dane, to tutaj oczywiście w związku no, z planowanymi przedsięwzięciami, oczywiście tutaj to wszystko zakłada redukcję zużycia energii, w tym wypadku w miastach gminy Braniewa o 4,22%, redukcję dwutlenku węgla o 6,83% oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii o 3,5%. Wszystkie działania muszą być monitorowane, tutaj oczywiście do wglądu. Jest to, można powiedzieć, proces, całe wdrażanie oczywiście będzie rozliczane, dlatego też no, istotny jest tutaj monitoring wszystkich przedsięwzięć. I właśnie te wskaźniki będą użyte. Mamy te wartości bazowe, określiliśmy te poziomy planowane redukcji, dlatego też trzeba się tego trzymać. No, oczywiście na podstawie obliczeń tutaj sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. I z mojej strony to w zasadzie wszystko. Jeżeli byłyby jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nim przejdziemy do pytań, to chcę powiedzieć, że ten plan gospodarki niskoemisyjnej był przedmiotem spotkania Komisji Polityki Gospodarczej. Bardzo proszę pana przewodniczącego o opinię w tej sprawie. Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeszcze może w uzupełnieniu powiem, że ten program nam został przedstawiony w bardzo taki sposób elementarny przez jednego z pracowników tutaj urzędu. Wszystkie nasze wątpliwości zostały wyjaśnione i z tego powodu należy tylko powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że taki plan został zrealizowany, a jego konsekwencje tego, że mamy, to na pewno państwo w niedalekiej przyszłości będą odczuwać. Kto z pań i panów radnych ma pytania w tej sprawie, bardzo proszę, otwieram dyskusję w tej sprawie. Rozumiem, że ochrona środowiska
jest dla nas tematem znanym i wszyscy go popierają, więc jakby wszystkie te informacje, które Pan nam przekazał, są dla nas jasne, oczywiste i nie budzą żadnych wątpliwości. W takim razie bardzo dziękuję za rzeczowe przedstawienie tematu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Jest wniosek pana wiceprzewodniczącego. Bardzo proszę. Zgłaszam wniosek o odnieczyszczenie w całości projektu tej uchwały. Głosujemy wniosek o nieodczytywanie w całości projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 15 radnych głosowało za. W takim razie przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Braniewa z dnia dzisiejszego w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miasta Braniewa na lata 2017-2025. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 15 radnych głosowało za przyjęciem. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych. Bardzo proszę pana Jerzego Budkiewicza o zreferowanie tego tematu. Dzień dobry, Szanowna Rado. Powyższy projekt uchwały jest to kolejny etap prac. Kilka razy w roku spotykaliśmy się z komisjami w gronie komisji wewnątrz rady, następnie z zarządem powiatu. Jest to kolejny etap, który mówi o przejęciu przez miasto ulic Kwiatowej i Różanej. Finałem tego działania będzie przejęcie oficjalne od 1 stycznia 2018 roku tych dwóch dróg na mienie gminy miasta Braniewa. W tej chwili, jeśli chodzi o ulicę Kwiatową, przejmujemy tą część, mówimy o przejęciu tej części, która należy do powiatu braniewskiego. Następnie zostanie ona połączona z tą drogą wewnętrzną, która stanowi dalszą część ulicy Kwiatowej.
zmienimy kategorię na drogę publiczną, po czym ujednolicimy i nadamy jeden numer całemu odcinkowi ulicy Kwiatowej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Gospodarczej o opinię w sprawie tej uchwały. Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie w tej sprawie? Bardzo proszę, pan radny Mróz. Panie przewodniczący, ja przepraszam, to może nie będzie pytanie związane bezpośrednio z przejęciem tego odcinka ulicy Kwiatowej. Jednakże przy okazji chciałbym, żeby ktoś mi założył informację, przedłużenie tej ulicy Kwiatowej, które jest, bym powiedział w cudzysłowie, ślepym przedłużeniem. To jak to wygląda, te budynki, które są przy tej ulicy, na przedłużeniu tej ulicy Kwiatowej, czyli tej ślepej ulicy, tak, powiem, tak określę. Jakie mają numery? Przypisane są do jakiej ulicy? Ale... Całość, jeżeli mogę, panie przewodniczący, to odpowiem od razu, dobrze? Dobrze. Całość, cała ulica jest ulicą Kwiatową. Podzielona była tylko w dwóch kategoriach. Jedna kategoria to była droga wewnętrzna, należąca do miasta, do, ta dalsza część, ta obecnie. Ślepy odcinek. Tak. Natomiast ta część, którą obecnie przejmujemy, była własnością powiatu. I teraz to się wszystko ujednolici, bo ten kawałek, który był drogą wewnętrzną, skategoryzujemy jako drogę publiczną i będzie całość będzie po prostu drogą publiczną. Dziękuję. Czy są jeszcze w tej sprawie jakieś niejasności? Jeżeli nie ma, to przejdziemy do głosowania. Bardzo proszę, jest wniosek pana wiceprzewodniczącego. Zgłaszam wniosek o nieodczytywanie w całości projektu tej uchwały. Głosujemy wniosek o nieodczytywanie w całości projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 15 radnych głosowało za przyjęciem wniosku. W takim razie przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Uchwała Rady Miejskiej w Braniewie z dnia dzisiejszego w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 15 radnych głosowało za. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Kolejowej w Braniewie, obejmującego teren pomiędzy wschodnią granicą miasta a węzłem kolejowym. Bardzo proszę pana Norberta Szymorka o przedstawienie tego tematu. Panie przewodniczący, szanowna rado, przedmiotowy projekt uchwały inicjuje proces przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego właśnie, jak już pan przewodniczący wspomniał, między węzłem kolejowym a wschodnią granicą miasta. Są to tereny, które od północy zaczynają się przez obszar, który należy do firmy Cargospeed, a na południu kończą się na terenie przyległym do firmy produkującej meble Okmet. W większości są to tereny niezabudowane, w skład tego terenu wchodzą również nieruchomości, które należą do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. I ten miejscowy plan ma za zadanie ułatwić i usprawnić procesy inwestycyjne na tym obszarze. I właściwie tak pokrótce to by było na tyle. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Gospodarczej o opinię w sprawie tej uchwały. Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania w sprawie tej uchwały? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Jest wniosek pana wiceprzewodniczącego. Zgłaszam wniosek o nieodczytywanie w całości projektu tej uchwały. Głosujemy wniosek o nieodczytywanie w całości
projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 15 radnych głosowało za przyjęciem wniosku. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Uchwała Rady Miejskiej w Braniewie z dnia dzisiejszego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Kolejowej w Braniewie, obejmującego teren pomiędzy wschodnią granicą miasta a węzłem kolejowym. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Punkt 11, przerwa. Ogłaszam 10 minut przerwy.